What? Dziewczyny, a co to za miny? Hey! Gada się, dostałyście pikantne Doritos. Oh, really? Ciekawe, która dostała 100 chipsów. Suzy, ty? Udało mi się, jest ich tylko 10. To lepiej niż 100, ale gorzej niż 1. Candy, a ty ile masz? Zaraz sprawdzę. Jupi, mam jednego pikantnego chipsa. Częściara ze mnie. Nie chcę tego mówić, ale to raczej ty masz 100. Może jednak nie. Dobra, sprawdźmy. Chociaż to chyba jasne. Ile ich tu jest? Kiedy się skończą? Która zacznie pierwsza? Candy, ty zaczynaj. Tylko jeden pikantny chips. Nie ma w tym nic strasznego. Może nawet nic nie poczuję. Oj, Candy, chyba twoje usta płoną. Jeśli taka reakcja jest na jednego chipsa, to co będzie dalej? Suzy, kontynuuj. Zrobić to szybko. Może? No właśnie. Dlaczego nie wpadłam na to wcześniej? W końcu wszystkie są trójkątne, więc można łatwo układać na czosy jeden na drugim. Wow, ale wieża, jesteś pewna, że dasz radę zjeść je wszystkie naraz? No jak się czujesz? To musi być strasznie ostre, co? A już prawie skończyłam. Czuję, że coś nadchodzi. Źle się czuję. Ja płonę pomocy. Dziewczyny, bez paniki. Candy, pospiesz się, weź klosz i pomóż Suzy. Chyba wszystko w porządku. Dzięki, dziewczyny. Lila, zostałaś tylko ty. Pospiesz się i zaczynaj. Co mam skafandry? Boicie się ognia? Będzie aż tak źle? Lila, mniej gadania. Zaczynaj. Jak ich dużo. Będę je jeść w nieskończoność. A potem kolejną wieczność będę je czymś zagryzać. Lila, brawo. Dziewczyny, uważajcie. Chyba się gotuje. Wszystko w porządku? Poznajesz nas? Pamiętasz, jak masz na imię? Dziewczyny, chyba jest w szoku. Nie martw się, Lila. Ups. Wow, tort. Ale myślę, że dla Suzy jest za mały. Wow, czy to gigantyczny tort? Lila, jesteś szczęściarą. Wow, jednak to dopiero jest gigantyczny tort. Candy, jesteś pewna, że dasz radę zjeść go sama? Możemy pomóc. Ej, chcę zacząć pierwsza. Mam małe ciasto. Takie malutkie. Nie śmiejcie się. Na pewno będzie super smaczne. Suzy tak apetycznie je. Narobiłaś nam smaka. To było takie dobre. Chyba, że tak mało. Wierzymy ci. Kto następny? Lila? No dalej, pospiesz się, tort czeka. Nie chcę jeść go rękami, a potem oblizywać palce. Mam przecież łyżkę. Nie na darmo ją wynaleźli. Można nią więcej nabrać. To jest przepyszne. Naprawdę trudno się powstrzymać. A szkoda, że mam tylko 10 warstw. Wyglądasz jakoś inaczej. A co z łyżką? Ej, co było w tym torcie? Wyglądasz jak wygłodniały lew. Gdzie jej maniery? Jakie maniery, savoir vivre? Nie próbowałyście tego ciasta, jest cudowne! A jedzone rękami smakuje jeszcze lepiej. Ciasto robi się coraz mniejsze. I znika. Lila, chyba zjadłaś za dużo tęczowego tortu. Pójdź na swój makijaż. Co? Mam tęczowy makijaż? Zaraz sprawdzę. Wow, super wygląda. Ślicznotka ze mnie. To fakt. Kto następny? Candy, wygląda na to, że przyszła pora na gigantyczny tort. Moja kolej, to prawda. Tort ze 100 warstw. Widzieliście kiedyś taki? Można się wgryzać. Candy, jesteś taka zabawna. I cała w kremie. Mama, zjesz takie wielkie ciasto? Całkiem sama? Nie martwcie się o mnie. Poradzę sobie. Oho, ktoś tu ma zakusy na twoje ciasto. Tu jeszcze nie gryzłam. Ej, dlaczego tort się rusza? Nie przewracaj się, stój! Jeszcze nie skończyłam. O nie, straciliśmy go. Candy, nie smuć się. Jedna tabliczka czekolady. Suzy nie jest zadowolona. Powodzenia następnym razem. O, 10 czekolad. Candy, zjesz dzisiaj tygodniową normę. Wow, Lila, masz 100 czekolad?
To zapas na cały rok. Chociaż co ja mówię, zazwyczaj zjadasz tyle w ciągu tygodnia, prawda? Zgadza się, Suzy, zaczynaj. W końcu masz tylko jedną tabliczkę czekolady. Mimo, że mam tylko jedną, to wciąż jest to czekolada. Będę delektować się każdym kęsem. Każdym kęsem, no na pewno, bo będzie ich bardzo mało. Jesz tak apetycznie. Sama nabrałam ochotę na tabliczkę czekolady. O nie, Suzy, ugryzła się w palec. Wiedziałam, że nie wystarczy jedna tabliczka, ale po co zjadać samą siebie? Andy, możesz kontynuować? Suzy już się wzięła za swoje palce. Czekałam na ten moment. W końcu mogę zjeść górę czekolady. Jest tylko moja. Andy, możesz jeść ostrożniej? Nie jesteś tu sama. Patrzymy na ciebie. Wiecie co? Jesteście zazdrosne, że mam tyle czekolady. Nagroda za najbardziej nieapetyczne jedzenie wędruje do Candy. Lila, zostałaś tylko ty. Pospiesz się i zaczynaj, zanim dziewczyny zjedzą twoją czekoladę. Mam pomysł. Zrobię z tej wieży czekoladowy domek. Najważniejsze to pełna koncentracja. Wtedy na pewno się uda. Wow, no ciekawe, co z tego wyjdzie. Przekonajmy się. Zostały dwie ostatnie czekolady. Decydujący moment? Dach domku. Candy, Lila jeszcze nie skończyła. Nie możesz tego zrobić. Ma 100 czekolad. Nie zauważy, że jednej brakuje. Nie zauważyłaby, gdyby nie budowała z nich domku. Dlaczego domek się zawalił? Nie zdążyłam go dokończyć, a już runął. Candy, zepsułaś mój domek. Dlaczego? Widziałeś, jak się starałam. Nie smuć się tak, zjedz czekoladę. Może poprawi ci nastrój. Nie zbliżajcie się do mnie. Nie, to najkwaśniejsze cukierki na świecie. Lila dostała jednego szczęściara. Tym razem Suzy nie ma szczęścia, ma 10 cukierków do zjedzenia. A co to za drzewo kwaśnych smakołyków? Candy, przykro mi, ale musisz zjeść ich aż 100. Lila już zaczyna. Nawet jeden cukierek wygląda strasznie. Ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Kwaśne szybko się skończy i zostanie już tylko słodka część. Chyba nawet jeden cukierek okazał się mega kwaśny. Dziewczyny, kto następny? Suzy? No dalej. Mam aż 10 cukierków. Jeśli Lilę tak wykręciło po jednym, to boję się myśleć, co będzie ze mną. Jadłaś już jedno opakowanie. Dobra robota, Suzy. No dalej, jeszcze trochę. Pierwsze opakowanie za mną. To było masakrycznie kwaśne. Dziewczyny, śmiesznie wyglądacie po tych cukierkach. Więcej nie dam rady. Candy, twoja kolej. Candy, no dalej. Dziewczyny już przez to przeszły, a to znaczy, że ty też możesz. Nie dam rady. No dobra, jestem twarda i silna. O nie, to jest przecież strasznie kwaśne. Spróbuj, może twoje nie będą aż tak kwaśne. Są kwaśne, wiem to, ale spróbuję. Ty też śmiesznie wyglądasz. Zostało tylko 99 cukierków. No dalej, nie patyczkuj się. Położę je tu wszystkie i rozpakuję. Może tak pójdzie szybciej. Zjem wszystkie naraz. Czy to na pewno dobry pomysł? Chyba nie pomogło. O rety, jakie kwaśne! Czuję się, jakbym jadła cytrynę, a nie cukierki. Dziewczyny, pomóżcie mi! Wykręciło mnie! Pospieszcie się i pomóżcie, Candy! Candy, zaraz będzie ci lepiej. Już nie będzie cię wykręcać. Jesteś cała mokra i taka zabawna. Dzięki, dziewczyny. Barbara ma szczęście. Ma całą miskę popcornu. Nick ma trochę mniej, ale mu to nie przeszkadza. Z kolei Julie ma pecha. Ma tylko jedno ziarenko. Julie, zaczynaj. Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Gdzie jest moja prostownica? Właśnie tego mi trzeba. Szybko i pysznie. Super, ja następny. Też zamierzam szybko zrobić ten popcorn. Nikt nie mówiłeś, że pracujesz jako szef kuchni. Notujcie przepis, bierzemy patelnię i wsypujemy na nią ziarna popcornu. Czekamy kilka minut i gotowe.
O, dziewczyno, uważajcie! Wow, Nick, to jest naprawdę wybuchowy przepis. A ja mam swój własny sposób na robienie popcornu. Mieszamy kolę z sosem Tabasco i dajemy ją do wypicia naszemu przyjacielowi. Coś jest z nią nie tak. Dlaczego tak piecze? Właśnie tego potrzebowałam. Dzięki, Nick. Piecze, piecze! To jest takie dobre. Barbara i Nick mają tak dużo żelkowych oczu, a Julie ma tylko jedno. Tak mało? Dobrze ci tak. Nick, jeśli nie zauważyłeś, Julie nie jest w nastroju do żartów, więc dostaniesz za swoje. Nie musisz od razu mnie bić. Będę musiał się na tobie odegrać. Nick, co ty znowu wymyśliłeś? Wyciskasz keczup do oka? To okropne. Julie, możesz zjeść moje oko. Proszę. Co? To naprawdę twoje oko? Tak, trzymaj. Zabierz to ode mnie! Barbara, uważaj! Zjadłaś oko Nika! Tylko nie to! Uratuję cię! Ostrożnie! Filiżanka mocnej kawy o poranku jest właśnie tym, czego potrzebuję. Co to jest? To oko! Ale z was żartowni się! Teraz moja kolej. Jakie to pyszne! Mogłabym jeść to bez przerwy! Co za apetyt! Teraz moja kolej! Włączam tryb turbo! Pyszności! Ojej, Nick, zjesz to wszystko na raz? Mógłbyś przynajmniej podzielić się z dziewczynami, są takie głodne. Tylko jedno oko, proszę. Nie, są moje. Nick, nie możesz jeść tylu żelkowych gałek ocznych na raz. Już za późno, teraz masz oczy dookoła głowy. Fu, nie zjem tego, zabierzcie to ode mnie. Jedna porcja, poradzę sobie z tym. Co to jest? Weźcie się w garść, dacie sobie radę. Zacznę pierwsza. Barbara, to nasiono, nie jedz go, musisz je zasadzić. Ostrożnie. Uważaj, gdzie wyrzucasz ziemię. Zaraz cię zasadzę. Rośnij. No, dlaczego nie rośnie? Musisz trochę poczekać, daj mu czas. Zacznę. Najważniejsze, żeby zjeść to szybko, tak aby nie poczuć smaku. Obrzydliwość. Muszę natychmiast co czymś popić. To jest to. Pożyczę. Muszę pilnie badać mój kwiatek. Rośnij. Trzęsienie ziemi. Kryjcie się. Nie martwcie się. To tylko kiełkujące nasionko Barbary. Ma teraz swój własny krzak brokułów. Dobrze ci tak. To jest okropne. Nienawidzę brokułów. To straszne. Barbara, powinnaś umyć twarz. A ty jeść brokuły. Nie, tylko nie brokuły. Mam pomysł, jak się ich pozbyć. Patrzcie, tam jest ośmiornica. Julie, wiesz, że wszyscy oszuści zostaną ukarani prędzej czy później. Zwłaszcza, że Nick już przygotował dla ciebie karę. To było pyszne. No to masz dokładkę. Nie, tylko nie to. Następnym razem nie będziesz oszukiwać. Wow, frytki! Wszyscy są tacy szczęśliwi. Przecież są pyszne. Chociaż nie, Julie ma pecha. Ma tylko jedną frytkę. Jest pyszna, ale... tak mało... Chcę więcej. Teraz moja kolej. Daj mi kilka frytek. Co? Chociaż jedną. Jasne, proszę bardzo. Ha, uwierzyła. Dam ci nauczkę. Julie doda keczupowi Barbary bardzo ostrego smaku. To okrutne. Piecze! To jest takie ostre! Dlaczego we mnie? Dobrze wam tak! Barbara, musisz natychmiast się czymś ochłodzić! Tylko nie keczupem! Od razu lepiej!
Dobra, dla mnie wystarczy tyle keczupu. Nick, uważaj na swoje frytki, bo nie zostanie ci ani jedna. Co? Bardzo smaczne. Dzięki, Nick. Zjadłaś wszystkie moje frytki. A masz. Nick, nie denerwuj się. Następnym razem będziesz ostrożniejszy. Wow, jaka duża paczka Pringles. To jest szczęśliwy dziennika. A Barbara ma całą piramidę. To niesamowite. A Julie ma tylko jednego chipsa i co malutkiego. Zamierzam to naprawić. Tak lepiej. To jest pyszne. Nick, teraz twoja kolej. Co? Nie chcą się otworzyć. Ostrożnie, nie złam sobie zębów. Mam piłę na takie okazje. Uważaj, tylko nas nie przepiłuj. Wystarczy kilka cięci, puszka otwarta. Patrzcie. Nick, otwieraj buzię szeroko. Chipsy lecą do ciebie. Wreszcie, są pyszne. Uważaj, Nick, padnij. Auć. Nick, nic ci nie jest? Chyba nie. Dobra, to teraz ja zacznę jeść moje chipsy. Wow, Barbara, co za apetyt. Uważaj, gdzie rzucasz. Jakie to pyszne. Coś mi ominęło? Nick, lepiej zostań pod stołem. Barbara świetnie się tu bawi. Julie, padnij. Nie dam rady się na to nabrać po raz drugi. O, jesteś przygotowana, a Nick nie. Uwaga na trwającą budowę. Barbara, lepiej trzymaj swoją wieżę. A... Udało się! Co się stało? Julie, znowu masz pecha. Tylko jeden cukierek. W przeciwieństwie do Nicka, on ma cały talerz Skittlesów. Wow, a Barbara ma cały zestaw wszystkich kolorów. Tylko jeden i to taki mały. Cicho, mam pomysł. Julie, nie jestem pewna, czy to zadziała, ale warto spróbować. Ojej, wspaniale! No tak lepiej. Wow. To jest pyszne. Mogłabym jeść Skittles bez przerwy. To niesamowite. Nick, teraz twoja kolej. Zobaczcie, co umiem. Jesteś pełen niespodzianek, ale powinieneś jeszcze troszkę poćwiczyć. O nie, moje cukierki. Wiem, kto ma ich o wiele więcej. Nikt nie sądzę, żeby Barbarze spodobał się twój pomysł. Najważniejsze, żeby nie zauważyła. Spadaj stąd. Auć, to wszystko jest moje. Od którego smaku powinnam zacząć? Tego albo tego? Nie, chcę ten. Nie mogę się zdecydować, to takie trudne. Wiem. Co to jest? Loteria, która pomoże mi wybrać kolor. Otwieramy. Chodź tu. Mam! Zielony, zacznę od niego. Okej. To jest pyszne. Uwielbiam Skittles. Chciałabym spróbować wszystkich smaków naraz. Jakie to pyszne. Ciekawe, co my tu mamy? Co to? Wow! Ojej! To gigantyczny cukierek! Jest ogromny i musi być niesamowicie pyszny! Taki jest! Jest naprawdę dobry! I w środku ma niespodziankę! Dziewczyny, podstawcie ręce! Wystarczy dla wszystkich! To Twixy! Są pyszne! Okej. Uczestnicy nie mogą się doczekać, kiedy rozpoczną challenge! Ja pierwsza! Możesz bardziej uważać? Mam pomysł! A to piła! Julie, uważaj! Zaraz tu wszystkich przepiłujesz! Gotowe! Ups! To jest pyszne. Mogłabym to jeść bez przerwy.
Julie, jesteś tak brudna, że musisz natychmiast umyć twarz. Ja następna. Wow, tak szybko pozbyłaś się opakowań. Świetnie. To jest pyszne. Ale czegoś tu brakuje. Ciepłe mleko będzie w sam raz. Ojej. Wow, to prawdziwy koktajl czekoladowy. Idealne połączenie. No to teraz ja. Wow, masz prawdziwą ścianę z Twixów. A teraz zamierzam ją przestawić. Gdzie są moje materiały budowlane? Nutella, to co trzeba. Zbuduję prawdziwy wieżowiec z Twixów. Nikt nie powinieneś zostawiać dziewczyn z Twixami. A co się dzieje? Nie! Nikt, nic ci nie jest? Nie, przecież mam kask. Okay. Chcę pierwsza otworzyć mój klosz. Wow, tu jest guma. Jak fajnie. Cieszę się, że ją dostałam. Tak ładnie pachnie. Jeszcze nawet nie włożyłam gumy do ust, a już mi smakuje. Co ty robisz, Tom? Musisz poczekać na wszystkich. Zobaczmy, co jest pod moim kloszem. Tu też jest guma, ale dużo więcej niż u Poli. Podoba mi się taki układ. Muszę natychmiast pozbyć się opakowań. Co ty robisz, Kate? Wszystkie papierki lecą na nas. Cieszę się, że już skończyłaś. Została tylko moja porcja. Wow, tu jest ze 100 paczek gum. Jak mam się pozbyć tylu opakowań? Spróbuję wykorzystać wentylator. Świetnie, udało mi się. Tom, mogę wziąć trochę od ciebie? Nawet nie masz co marzyć. Poli nic nie dostała. No i dobra, mam własną gumę i zjem ją jako pierwsza. A wy czekajcie, aż skończę. To jest pyszne. Teraz można nadmuchać balona. O, co za ofiara. Znowu ci się nie udało. Wiem, co zrobić. Muszę tylko wziąć ręczną pompkę. Spójrzcie. Zaraz nadmucham największy balon na świecie. Świetny pomysł. Wyszło bardzo fajnie. Teraz włożę go na patyk i zachowam na pamiątkę. Też chciałabym mieć takiego balona. Ale skoro ten nie jest mój, to będę musiała się go pozbyć. Przepraszam, Poli. Zapamiętam ci to, Kate. A masz. Było blisko. Czas zapłaty kiedyś nadejdzie. Dobrze, że nie teraz, bo mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Mam tak dużo gumy do przerzucia. Poli, pozwolę ci na to patrzeć. Myślę, że trochę się zejdzie. Kate jest taka powolna. Patrz, nadmuchuje balon. W końcu mogę się zemścić. Co ty zrobiłaś, Poli? Tak dobrze mi szło. Dostałaś za swoje. O nie, chyba przypadkowo wyrwałam sobie brwi. Muszę je natychmiast odzyskać. Mam nadzieję, że po tym wszystkim wyglądają normalnie. Przestańcie się śmiać. Tom, masz się czym zająć. O dziwo, tym razem się z tobą zgadzam. Zjedzenie takiej ilości gumy zajmie mi sporo energii i czasu. Nie sądziłem, że to takie trudne. Już się pocę, a moja szczęka ledwo się porusza. Myślę, że mogę już nadmuchać balon. Uda mi się. Tom, wystarczy, to już przesada. O nie, pękł. Wygląda, jakby bomba tu wybuchła. Jak się masz, Tom? Nie mogę się ruszyć, jestem przyklejony do stołu. Zgodnie z tradycją muszę zacząć. Wow, to skitelsy. To nawet lepsze niż guma do rzucia. Zobaczmy, jakie porcje dostaliśmy z Kate. Ojej, mam całkiem sporo słodyczy. A ja mam całą górę. Nawet nie jestem w stanie tego wszystkiego policzyć. Poli, jak zwykle nie ma szczęścia. Jesteście podli. Nieważne, kiedyś mnie się poszczęści, a wtedy się z wami nie podzielę. Kurczę, w paczce jest tylko jeden cukierek. No to już przesada. Będę musiała jeść go bardzo powoli, żeby cieszyć się każdą chwilą. Cukierek się skończył, jaka szkoda. Czego się spodziewałaś? Moją porcję można rozciągnąć na długi czas, ale nie zamierzam tego robić. Bo co oszczędzać, gdy ma się tyle cukierków? Rewelacja, kwaśne i słodkie jednocześnie. Wymyśliłem coś.
Patrzcie, mój plan was zaskoczy. Trzeba najpierw rozpakować wszystkie cukierki, ale warto, jestem skłonny poświęcić na to trochę czasu. Gotowe. Idziemy dalej. Teraz cukierki trzeba rozłożyć według kolorów. Właśnie tak. Nie sądziłem, że to aż taka zabawa. Już prawie skończyłem. Zobaczcie, jak pięknie wyszło. Może wezmę sobie jednego? Świetnie, Tom nic nie zauważył. To znaczy, że mogę ukraść jeszcze trochę cukierków. Ale sprytnie to wymyśliłam. Nie wiem, gdzie się podziały moje cukierki. Chyba było ich więcej. Poli, to wszystko twoja sprawka. Nie szkodzi, dam ci nauczkę. Zostawię tę pułapkę na myszy właśnie tutaj i zasypię ją cukierkami, żebyś niczego nie podejrzewała. Czas na dokładkę. O nie, mój palec! Skąd się wzięła pułapka na myszy? Pewnie go złamałam. Tom, wiem, że to ty wszystko ustawiłeś. Nie trzeba było kraść moich cukierków. Przy okazji posegregowałem je według kolorów. Teraz mogę cieszyć się każdym smakiem osobno. Co za chciwus. Wzięłam tylko kilka cukierków. Zaraz cię załatwię. Co to jest, Poli? Ogromny wentylator. Dzięki, zdmuchnęłaś wszystkie moje cukierki. Dobrze, że moje są na miejscu. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Zacznę od samej góry. Zobaczmy, co jest w środku. Jak to apetycznie wygląda. Cóż za różnorodność smaków. Uwielbiam próbować je wszystkie naraz. Pierwsza paczka już jest. Czas otworzyć kolejną. A może by tak brać słodycze prosto ze stołu? Może tak będzie wygodniej? No całkiem nieźle, kontynuujmy. Podoba mi się to. Mam taki apetyt, że ciężko będzie go zaspokoić. Widzę, że to trochę potrwa. Może zajmę się telefonem lub pobawię się popytem. Może lepiej posiłujemy się palcami? Wystarczy, już więcej nie mogę. Mój żołądek jest wypełniony po brzegi. Więc my dokończymy. Jeszcze czego? Sama sobie poradzę. Co ty robisz, Kate? Po co ci tyle talerzyków? Musisz być cierpliwy. Już wkrótce się o tym przekonasz. Zobaczcie, jak pięknie ułożyłam cukierki. Teraz trzeba je polać Sprite'em i zobaczymy prawdziwe cuda. To będzie tęcza. Ale nie muszę tłumaczyć. Zaraz wszystko się wyjaśni. Zaczęło się, patrzcie. Wow, jak to wymyśliłaś? Wygląda magicznie. To naprawdę przypomina tęczę. Mówiłam wam, kolory pięknie rozpływają się jeden po drugim. Ale super. Tym razem to ja chcę być pierwszy. Co to jest? Nigdy nie widziałem tak małych porcji popcornu. Tu jest tylko jedno ziarenko. Ja dostałam niewiele więcej, chociaż to i tak więcej niż ty. Szczęście w końcu się do mnie uśmiechnęło. Wiedziałam, że to nadejdzie. Co za ogromne wiadro popcornu, super. No teraz ci zazdroszczę, Poli. Będę musiał zjeść swoje żałosne ziarenko. Może moja sztuczka mi pomoże. Co robisz, Tom? Znowu wymyślił jakieś głupoty. Niczego nie rozumiecie. Nawet małą porcję trzeba zjeść dostojnie. Wezmę widelec i nóż. Tak właśnie robią prawdziwi arystokraci. Nie jest łatwo wcinać takie małe ziarenka, ale wiem, jak radzić sobie z jedzeniem. Widzę, celowo grasz na zwłokę. Nieprawda, po prostu wiem, co to są dobre maniery. Czasami o nich zapominasz. Chociaż nie obchodzi mnie to, będę delektować się moim popcornem, nawet jeśli jest go tak mało. Patrzcie, jaka jestem zwinna. Wow, nie wiedziałem, że tak umiesz. Kurczę, no to chyba wszystko. O, zostało jeszcze jedno ziarenko, świetnie. Zjem je na deser. Przekonamy się o tym. Gdzie się podział mój popcorn? Tom, co ty robisz? Tom oszukał Kate. Rozstrzygnijcie to między sobą, mam lepsze rzeczy do zrobienia. Mam całą górę popcornu do zjedzenia. Jaki słodki i chrupiący. Długo czekałam na ten moment. Mogę wreszcie utrzeć wam nosa. Szczęście cię chyba zamroczyło, Poli. Ale i tak wszystko widzę. Nawet nie próbujcie ukraść mi popcornu. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby tak szybko się poddawać. Wiem, co robić. Specjalny odkurzacz pomoże mi ukraść trochę popcornu. Działa! Tom, znowu to robisz? Oddaj mi mój popcorn. To był genialny plan, brawo. Jedzmy. Łap popcorn ustami, Kate. Co wy zrobiliście? To jest po prostu oburzające. Jestem gotowy, by zacząć.
Mleko i ciasteczka Oreo wygląda pysznie, ale w porcie jest mała, ledwo ją widać. Super, znowu mi się poszczęściło, to takie miłe uczucie. Co ty wiesz o szczęściu, Poli? Spójrz na to. Moja porcja jest po prostu ogromna, a Tom ma pecha. Uważaj, przez ciebie moje ciastka się rozpadną. Nawet bym się cieszył. Nie nabijaj się ze mnie. Wierzcie, że potrafię się cieszyć nawet taką małą porcją. Ciasteczka są takie chrupiące, a smak mleka idealnie je uzupełnia. O nie, upuściłem ciastko do szklanki. Muszę je wyciągnąć, bo inaczej zmięknie. Ale moja ręka nie mieści się w szklance. Co robić? Wiem, trzeba po prostu wypić mleko, wtedy ciastko zostanie na dnie. O nie, chyba je połknąłem. I teraz moja kolej. Mam nadzieję, że mojego ciastka nie trzeba będzie wyławiać ze szklanki. Jak to dużo nadzienia. Uwielbiam to. Jest takie kremowe. A herbatnik jest chrupiący. Idealne połączenie tekstur i smaków. Kurczę, moje ciastko też wpadło do szklanki. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. A co jeśli nic z tym nie zrobię? Dzięki herbatnikowi moje mleko nabrało czekoladowego odcienia. Czyż to nie jest wspaniałe? Muszę dodać więcej ciastek i wszystko porządnie wymieszać. Z tego powstanie pyszny czekoladowy koktajl. Już prawie gotowe. Pozostało tylko porządnie potrząsnąć. Naprawdę udaje się zrobić coś pysznego? Zaraz zobaczysz. Nie wątpię w swój przepis ani trochę. Wygląda przepysznie. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Wygląda na to, że Poli miała rację i plan zadziałał. Mówiłam wam. A teraz możecie patrzeć i mi zazdrościć. Pyszności. Mleko czekoladowe o smaku Oreo. Nie chcę go pić przez słomkę. Chcę to wypić naraz. Świetnie. Muszę zapamiętać ten przepis na koktajl. Czyli zostałam tylko ja. Nie martwcie się, nie będziecie musieli długo czekać. Szybko rozprawię się ze swoją porcją. Zabierajcie ręce. Mam wobec niej własne plany. Wszystkie ciastka pójdą prosto do szklanki. Kurczę, nie spodziewałam się tego. Ciastka szybko zanurzyły się w mleku. Nie ekscytuj się zbytnio, Kate. I tak się od ciebie nie odczepimy. Smacznego! Co wy robicie? Jestem cała w mleku i ciastkach!